Hej, cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy dla was specjalny film, w sumie każdy film jest specjalny. Będę dzisiaj robić kolejny slime challenge, a mianowicie będę miała przywiązane ręce do ciała, ręce do rąk. Moje ręce będą związane i przez to będę musiała zrobić całego slime'a tylko przy użyciu moich łokci. Nie wiem, kto to wymyślił, nie wiem, jak w ogóle można zrobić slime'a bez dłoni, z samymi łokciami, nie wiem, jak mi to wyjdzie, a na pewno wydaje mi się, że będzie bardzo duży syf. Dlatego jeśli takie challenge wam się podobają, to koniecznie dawajcie łapki w górę i słuchajcie, subskrybujcie kanał, jeśli jesteście tutaj nowi, więc klikajcie tutaj przycisk subskrybuj i przycisk dzwoneczka, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem, bo YouTube ucina zasięgi, nie widzicie moich filmów, więc koniecznie klikajcie dzwonek, żebyście dostawali powiadomienia o tym, że jest film na maila i na telefon, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. A do tego chcę was zaprosić na mojego Instagrama, który jest gdzieś tutaj, więc koniecznie tam wbijajcie, bo codziennie wstawiam zdjęcia, lajkuję komentarze i odpisuję na wiadomości, więc koniecznie tam bądźcie. A do tego obserwujcie, co się dzieje u mnie prywatnie w życiu na moim Snapchacie, więc tutaj macie gdzieś Snapcoda. Skoro już był ten wstęp, to zacznijmy robić slime. Już mam przygotowaną wielką miskę, chociaż nie wiem, czy ta miska w ogóle do czegoś mi się przyda, czy nie lepiej będzie robić to wszystko na stole. Ale zobaczymy. Piotrek ma wstążki, będzie mi przywiązywał ręce. Musisz tutaj tak i tak. Zrobię takie ładne kokardki. No dlatego ci wziąłem taką ładną wstążkę. Ja nie wiem, jak ja zrobię ten challenge. Naprawdę to będzie jakaś masakra. Przygotowałam sobie, słuchajcie, tylko i wyłącznie klej, płyn do soczewek, sodę, konfetti i barwnik. Chociaż coś czuję, że połowa z tych rzeczy wyląduje w tej misce, więc to kamera w dół. Dobra, słuchajcie, mam już związane ręce, na pewno widzicie moje cudowne wstążeczki. Stwierdziłam, że się przebiorę, bo na pewno będę cała brudna, więc póki co postarajmy się wziąć klej. I teraz to trzeba zrobić jakoś tak, wiecie, całkiem logicznie. O, zrobimy taki obrót. A, żeby mi ta butelka nie wpadła, ale czuję, że wpadnie mi tam do środka. I jej nie wyciągnę, więc daję klej. Muszę go trochę wyciągnąć, żeby się z niego całość już wylała. Halo, ile jeszcze tego kleju? O, już mnie ręce bolą. Ten challenge jest masakryczny jakiś. Dobra, czy to już całość tego kleju? Dobra, teraz to trzeba jakoś odłożyć. Okej, udało się. Teraz to jest dobre pytanie, bo ja muszę jakoś się dostać do tego konfetti. To sobie popchnę dalej. A to może tak sobie... O! Tak sobie będę popychać po misce. Dobra, jest barwnik. Przy okazji już od razu weźmy konfetti, nie wysyp się tym. A, nie uciekaj! Dobra, to może najpierw barwnik. Czekajcie, przesunę miskę, bo najważniejsze jest to, żeby konfetti się nie wysypało. Kurde! To jest... masakryczny challenge! Dobra. Mam barwnik. Nie wiem, jak go obkręcę, ale ja go jakoś obkręcę. O! Tylko... ja muszę... kurde! Nie. Dobra. Podejście numer dwa, bo nie chcę, żeby ten barwnik mi wpadł do środka. Przydałoby się, żebym ja go trochę skierowała w dół. Kurde. No przecież to jest jakiś dramat. Ściskam. Nie ma jako kartki. Okej. Okay. Ściskam, ćwiczę mięśnie. Kartka mi się pobrudziła. Ale słuchajcie, jest barwnik. Sprawda, nie wiem, jak go jeszcze wymieszam, ale ja go jakoś wymieszam. Oj nie. Oj nie. Barwniku, postawię cię. Nie! Ty się rozbryzgujesz coraz bardziej po stoliku! Nie, barwniku! Dobra, może niech tak leży. Weźmy miskę bliżej. Ja jakoś sobie tutaj popchnę. Nie! Nie, tylko nie to! Tylko nie to! Halo! Dobra. Nie! Chodź! Konfetti! Współpracuj! Chodź! Nie rozsypuj się. Dobra. Dobra. O Jezus. Nie, wysypało mi się na spodnie.
Całość mi się już rozsypała. Dobra. Czekajcie. Dobra. O! Nie! 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 Jak ja to teraz wyciągnę z tego? No nie. No nie. No nie. No nie będę mi cały łokieć w konfetti. Już wszystko się wysypało? Okej. O nie! Dobrze, słuchajcie, teraz przydałoby się to trochę wymieszać, więc spróbujmy. Ja wezmę łopatkę. Dobra. Wezmę łopatkę. Ja tą łopatką postaram się pomieszać, tylko ja muszę wziąć na prosto jakoś tak w miarę stabilnie do moich łokci. Nie wiem za bardzo, jak to robić. Kurde. Mieszam. Wcale nie jest proste. Nie, nie. Tylko niech mi nie wypada z łokci. O, ale zobaczcie, jaki jest ładny. Jestem pod wrażeniem. A nawet to mieszanie nie jest całkiem straszne. Można by się było przyzwyczaić. Tylko ręce bolą. Przedstawiliśmy wam ogólnie płyn do soczewek, żebyście mogli lepiej widzieć, co ja robię. Żeby nic nie zasłaniać. Nie ma dramatu, słuchajcie. Naprawdę myślałam, że z mieszaniem sobie w ogóle nie poradzę. A coś czuję, że największy problem będzie z sodą oczyszczoną. Ale to się za chwilę zobaczy. Nie jest źle, słuchajcie. Poza tym, że wokół mnie jest jeden wielki syf. Okej. Wezmę... O Jezus. Wezmę płyn do soczewek. I postaram się go tam nie wyrzucić. O, może ja go tak pościskam. Czekajcie. Nie, halo. Blisko. O, okej. Okay. Za chwilę mi to spadnie. Nieważne. Nie. Ale leci. Leci. Ale słuchajcie, jakie sobie bicepsy w ogóle robię po tym filmie. O nie! Poleciało mi za miskę. O, i to jest idealna pozycja do wciskania tego płynu. Wiecie co, wydaje mi się, że już jest wystarczająco. Zobaczcie, jaka już pełna profeska. I teraz uwaga. Łopatka idzie w ruch. Dobra, słuchajcie, to chyba przyszedł czas na sodę oczyszczoną. Sodo. Ja to mam uwaloną wstążkę od... Nie. O. Dobra. Chyba tyle starczy. Mieszamy dalej, proszę Państwa. Już się nasz slime zaczyna robić. Powolutku, powolutku. Ale słuchajcie, naprawdę jestem pod wrażeniem swoich umiejętności. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba moja praca łokciami. Bo myślę, że jest zacna. Jak będzie dużo łapek w górę, Jezu, jak już mi ręce bolą. To myślę, że Piotrek też zrobi slime'a bez rąk. Zobaczymy, czy jemu tak dobrze pójdzie. A będę miała zakwasy jutro. Naprawdę, słuchajcie, ten slime jest prześliczny. Kurde! Współpracuj, szpachelka. Mam dylemat, bo w sumie to dałabym trochę więcej tego aktywatora. Kurde, nie wypadaj mi tak strong! Halo! Halo! On już się robi na tyle sztywny, że już go... Nie, już jest go ciężko mieszać. Na początku było fajnie, bo on był bardzo płynny. Teraz się robi coraz bardziej glutem. Ja myślę, że poprosimy Piotra, aby wylał tego slajma na stół. I zabrał przy okazji inne rzeczy poza aktywatorem. Idzie do ciebie. Chodź, chodź do mnie. Chodź do moich łokci, pougniatamy cię trochę. Z niezwiązanymi rękami to jest ciężki. O nie! To już będzie jakiś dramat, proszę Państwa. Więcej sody, oj! Może nie aż tak dużo tej sody. Będziemy teraz mieszać.
proszę Państwa, mieszać łokciem. I łokciem to będzie wychodziło lepiej. O, zobaczcie, on już się odkleja, więc w sumie będzie już prawie gotowy. Tu zgarniemy te resztki, żeby na pewno wszystko się... O, chodź tu! Wszystko się połączyło. Ale powiem, że naprawdę jestem mega zadowolona z tego slima, jest prześliczny. Z tym konfetti. Muszę pojechać do mojego tajemniczego miejsca ogólnie, gdzie zakupiłam to konfetti. Mam nadzieję, że znajdę jeszcze jakieś inne rodzaje, bo naprawdę jestem zachwycona. Nie no, słuchajcie, ja myślę, że slime jest już gotowy, bo on się nawet nie klei mi do łokcia. Sądziłam, że na przykład, nie wiem, przesypię w ogóle sodę, że on będzie twardy jak kamień, że przeleję aktywator i on będzie zły, a on naprawdę ma super konsystencję. Może ja powinnam częściej robić w ogóle slime łokciami. Dobra, słuchajcie, slime jest już gotowy. Rozwiązujemy ręce i pokazuję Wam go już w rękach. Ale ci się odgniotło. O nie. No ale trudno, poświęcenie do filmu. O, jak dobrze. Jak dobrze mieć wolne ręce. Biorę slime'a do łapki, zobaczymy jak on tu wygląda. Troszkę się jeszcze delikatnie lepi, ale myślę, że jak go troszkę pougniatam w rękach, to będzie lepiej troszkę. I naprawdę jest ładny, zobaczcie. Mega magicznie wygląda i to jak się odbija w ogóle w lampach, mam nadzieję, że to widzicie tak samo jak ja w kamerze. Naprawdę wygląda mega majestatycznie. Podoba mi się. Ale wydaje mi się, że jest ładniejszy niż ten, który robiliśmy z złotym barwnikiem na filmie z slime'em od tyłu. Dam go Wam w karcie ogólnie. Naprawdę jest ładny. Ogólnie z tym konfetti naprawdę ładnie to wygląda. Jeśli uda mi się pojechać na zakupy i znaleźć to konfetti jeszcze raz, to myślę, że zrobię taki mini haul z rzeczami z slime'ów, które zakupiłam. Pod światło to wygląda cudownie z mojej perspektywy, bo tak wygląda to jak taka, jak kalejdoskop w ogóle. Więc słuchajcie, fioletowy barwnik, przezroczysty klej i to holograficzne konfetti, to jest naprawdę bardzo fajny slime. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten challenge. Chyba przyznacie, że ten challenge mi się na pewno udał. Więc jeśli chcielibyście na przykład drugą część, albo chcielibyście, żebym z jakimś innym gościem nagrała właśnie podobny film typu, że musimy na przykład obydwoje robić slime'a łokciami, to koniecznie dawajcie łapki w górę i piszcie w komentarzach, albo kogo byście chcieli, ogólnie żebym zaprosiła do robienia slime'a, to piszcie na dole. I to tyle, więc widzimy się już w kolejnych filmikach. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i klikaniu dzwoneczka. Widzimy się w kolejnym filmie, do zobaczenia i pa pa!